Moi kochani, świat zwariował. Mamy 2 kwietnia, wczoraj było prima aprilis i pogoda zrobiła nam największego psikusa ever. Zobaczcie, co się dzieje. Ostatnio nagrywaliśmy na dworze na krótki rękaw. Śniegu nawaliło. Po prostu nam się święta pomieszały. Bożonarodzeniowe z wielkanocnymi. Teraz na Wielkanoc jest śnieg, a na Boże Narodzenie nie ma nic. Więc fajnie by było wykorzystać ten śnieg, bo ja na ten śnieg długo czekałem. Odkąd mieszkamy w tym domu, nie było śniegu, więc dzisiaj zbudujemy iglo. A potem spędzimy całą noc w tym iglo. Więc moi kochani, za takie poświęcenie strzelajcie łapeczki w górę. Jeżeli spaliście w iglo, no to dajcie nać w komentarzu, bo w sumie ja nie wiem, czego się spodziewać. Więc coś mi się wydaje, że dzisiaj będzie mega grubo. Tak samo jak jest grubo w wyjściu na śnieg w klapkach i w skarpetach. XD, dobra. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, tutaj macie czerwony przycisk. O kurde. Sorry. No i pamiętajcie, że w każdy wtorek oraz piątek na tym kanale są filmy, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Ledwo zaczynamy robotę, a ja już mam pierwszy problem, ponieważ nie mam żadnych butów zimowych, bo zawsze jeżdżę samochodem, więc mi nie są potrzebne buty zimowe. Mam tylko buty z siatki. O. Ty, rogalika, to są zimowe? To już mamy, czyli buty. Czekaj, wszedłem. No i nice. Ej, nawet mi fituje do tej, do kurtki. Rogal, sorry, oddam mokre. Na kaloryfer sobie położysz. Lecimy po jakąś teraz szuflę. Jakiś pojemnik, do którego będziemy sypali śnieg, żeby zrobić kostki. No i piłę potrzebujemy, żeby te kostki ciąć. Widziałem na YouTube, że tak robią. Ale to będzie profesjonalne iglo, serio. Dobra, jednak byłem w garażu i znalazłem coś takiego i miotłę. To sobie za chwileczkę ładnie odśnieżymy i będziemy tutaj budowali iglo. Tylko się zastanawiam, z której strony ma być wejście. Wejście ma być do wejścia do domu, czy wejście ma być w kierunku podwórka? Chyba do wejścia do domu, bo wtedy jakikolwiek kabel, jak będziemy chcieli puścić, to od razu bezpośrednio do iglo. W takiej skrzynce będziemy zbierali śnieg i odbijali bloczki. Sprawdźmy, czy się uda. Tutaj mamy śnieg bardzo, bardzo wilgotny, więc będzie ciężki, damy go na sam dół. O kurde, jakie ciężkie! Zastanówmy się. Tu wejście. I tak. No. Pierwszy klocek za nami. To jeszcze jakiś 100. A few moments later. Spójrzcie, jak to pięknie wychodzi. Kilka bloczków już mamy ułożonych. Tutaj nam troszeczkę za szeroko wyszło, ale sobie tutaj ładnie piłką obetniemy. Proszę bardzo. I wykorzystamy ten bloczek później. Nie, no to będzie zarąbiste iglo. Co prawda jednoosobowej nikogo nie wpuszczam, bo to jest jednoosobowa willa. Śnieg bardzo fajnie się lepi. Mamy plus 2 stopnie. Kozak. Later. Dobra, lecimy już prawie z trzecim piętrem. Powoli napotykamy problemy w postaci pękniętego plastiku. No i już czas najwyższy zaczynać wszystko ładnie gładzić, wyrównywać, ubijać i później musimy zacząć ciąć skosy. Ale na pewno i tak wszystko podeprzemy deseczkami tu u góry, bo boję się, że ten śnieg jest na tyle ciężki, że mi się na łeb zawali. Teraz musimy dociąć odpowiedni bloczek. Tak. I uwaga, zawa, chirurgiczne cięcie, idealnie. Ja to mam, kurczę, skilla w takie rzeczy. Budowlanka się kłania. Na gładko i kurde, jakby stąd był, nie? Kogo by wyciągnęli na chwilę. Powiem wam, że już jest grubo pół podwórka śniegu wyskrobane i teraz zastanawiam się, jak budować dach. Tak mi się wydaje, że zrobimy coś takiego. I tak, o, ewentualnie ta jeszcze pójdzie jakoś tak. Klasunia. Generalnie z tego też nagrywam TikToka, więc zapraszam wszystkich na mojego TikToka. Link w opisie albo wam się tutaj wyświetla. No co, widzimy się za chwilkę, jak skończymy budować dach. One eternity later. I co? Kto nie wierzył, że się uda? Spójrzcie, jakie ogromne! To można 2 osoby spać na luziku. Tylko mam nadzieję, że mi się to na łeb nie zawali moja konstrukcja, bo ja, wiecie, nie mam certyfikatu z architektury. Z reszty rzeczy mam. Okej, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Otwórz oczy. Ale ile tam jest miejsca? Od dzisiaj tam mieszkamy, razem z Justyki Mili. Co ty na to? Robisz ze mną nockę w namiocie? Ej, ja nigdy na żywo nie widziałam iglo. To masz pierwszy raz. To jest iglo, które nazywa się JJ Tower. Trochę niski jak na tower, no ale dobra. Ja siedziałam w pokoju i tak czekałam, kiedy skończycie, ale trochę wam to zajęło. Ile czasu zrobiliście?
Z 3,5 godziny? Ale stoi! Ja myślałam, stoi! Że to będzie takie oklepnięte, a to nie, stoi. No, Justyna, ty nie obrażaj! Co, dzisiaj tam śpisz? No. Czyli mam całe łóżko dla siebie. Możesz spać z Rogalem i z Klaudią. Trzeba zainstalować tam, misiek, tak. Jacuzzi. Tak. Grilla gazowego. I łóżko wodne. I konsolę. Mamy to. Trzeba teraz po raz pierwszy wejść do środka. Ja dziękuję, jestem! Spójrzcie na to! Mamy elegancki daszek. To nie ma żartu, bo to jest deseczka. Tu nam troszeczkę prześwituje, ale raczej nie powinno ciągnąć. Tutaj jeszcze wezmę zmiotkę. Wszystko ładnie wymiotę. No i muszę coś tutaj zainstalować takiego, żebym mógł się położyć. Powiem wam tak. Iglo, ledwo co się udało zrobić. Zobaczcie na nasze podwórko. Tutaj już prawie nie ma śniegu. Cały śnieg został wyniesiony. To jest niesamowite. Oczywiście bez pomocy moich przyjaciół, Radka oraz Mateusza, by się nie udało. Więc napiszcie w komentarzu. Dziękujemy Radziu, dziękujemy Mati. I serduszko. Zawsze przy takich dziwnych odcinkach uczę się nowych rzeczy. Na przykład zamiatać śnieg. Nie zamiatałem jeszcze nigdy śniegu. Zawsze nowe doświadczenie, słuchajcie. Pomyślałem, że muszę coś sobie tam wsadzić takiego miękkiego, żeby można było spokojnie się wyspać. Dlatego wymyśliłem, że na ziemię położymy takie kartony na początek. Okay. No, jako tako. Musimy pojechać do sklepu i kupić jakąś jednak folię, żeby na ziemię wyłożyć, żeby to nic nie przemokło. Mam taką fajną poduszkę, którą mógłbym tam do środka wsadzić, a nie chciałbym, żeby namokła, bo później nie wiem, co z tym zrobię. Co możemy jeszcze zrobić w ogóle, stary Wiglo? No to co? Grilla, ognisko jakieś. Grilla? Grilla, Wiglo? A jak nam stopnieje i nie pójdziemy spać? Dobra widzowie, jeżeli chcecie, żebym zrobił grilla, Wiglo, łapka do góry, subik na kanale, żeby być na bieżąco. No a my co, jedziemy do sklepu po grilla, no. Zobaczymy, może będą takie mini i zrobimy mini takiego grillka. Będzie fajnie. Dobra, byliśmy w sklepie, kupiliśmy grilla. Mamy to, jednorazowy grill. Powiem wam, że jeszcze takiego nie paliłem. Kosztował zaledwie 11 zł, więc kozak. Ej, on jest już ze wszystkim. Co? Do mojego tutaj grilla ogarnąłem sobie kiełbaskę oraz bułeczkę. Sobie podgrzejemy, zjemy i można iść kiwać. Na wieczór ogarnąłem sobie taką fajną lampkę, żebym się nie bał w nocy przypadkiem, że ktoś mnie, kurczę, tam, wiecie, zaatakuje. Moi drodzy, jestem już w mojej chacie, mamy grilla, mamy pyszną kiełbasiorkę. Odpalamy teraz gaz w palniku, bo przecież nie będziemy tutaj pajacowali. I rozpalamy. Moi kochani, to jest pierwszy oficjalny grill w kwietniu w Iglo. Chyba nikt nie zrobił jeszcze grilla w Iglo w kwietniu w Polsce w tym roku. Dobra, rozpalamy to, bo już nie mogę się doczekać. Jestem mega głodny. Ej, z dachu mi kapie. Boję się, że przez temperaturę tego grilla tutaj może mi dach zacząć szybko topnieć. No ale zobaczymy, ewentualnie wyniesiemy go troszeczkę bliżej. Okej. Dobra, tu mi troszeczkę wody nakapie, przygasi ogień i możemy smażyć śmiało moją paróweczkę. No i zobaczcie, jak ja mam tutaj elegancko. Trochę dymu jest. Tutaj jest normalnie grillek, kiełbaska. Żyć nie umierać, normalnie biwak. Karton nie przemógł, więc może jakbym ubrał czapkę, tak się oparł, to bym wytrzymał do tej szóstej, o ile się tutaj nic nie zawali. No ale spójrzcie, konstrukcja, kurczę, jest solidna. Kiełbaska wjeżdża na ruszt. Do tego bagietka czosnkowa, moja ulubiona na grilla. Życzcie mi w komentarzu smacznego. Teraz wam pokażę, jak w warunkach polowych wyczyścić widelec, z którym wywracałeś przed chwilą węgiel. O, widziałeś? Tak się czyści. I umyte. Jak widzimy, tutaj kiełbaska już się przyjarała. Powiem wam tak, ten ogień jest za mocny. To nie jest taki grill, na którym lubię grillować. Jeszcze trochę na ogniu prawo-lewo i będzie pysznie. Dobra, wydaje mi się, że chyba paróweczka już. Najwygodniej w tym iglo się siedzi po turecku. Najwygodniejsza pozycja. Bierzemy naszą parówę. Ej, tutaj mam trochę śniegu na talerzu. Najgorzej. Fu! Uciekaj! Grillowi już podziękujemy, bo zamiast parówka podwędzana, to ja podwędzany jestem. To jest to. Już nie pamiętam, jak smakuje kiełbaska z grilla. Zazdrośćcie mi tego smaku, bo jest przepysznie. Ja chcę, zwłaszcza w iglo. No i słuchajcie, Justyna niestety nie pozwoliła mi wnieść do iglo tej poduszki, którą kupiłem, taką z groszkiem wypełniona. Dała mi za to karimatę oraz tą taką poduszkę, co się w niej śpi, jak się leci gdzieś samolotem. O. I tak się oprę, na tym się położę, zapnę kurtkę. No i co, do tej szóstej wytrzymam rano. Powiem wam tak, szczerze, nie chce mi się. Ale z drugiej strony robię to pierwszy raz i powiem wam, że mam mega ochotę przespać się w iglu, naprawdę. Pyk. Karimatka jest. W głowę idealnie. Nogi na zewnątrz.
może mi trochę w kostki zimno być, ale git. Powiem tak, jak się zawali, to nie spadnie mi na twarz. Bo akurat tu mam idealnie konstrukcję tak zrobioną, że tu się wszystko zatrzymuje. Tak się kładziesz i sobie leżysz. Mamy godzinę 24. Co to 6 godzinek? Się tak kimnąć, trochę wilgotno, ale nie jest jakoś super zimno, wiecie? Jest naprawdę względnie. Jak na noc w iglu. Nie, raczej nie przemaka. Sam budowałem, więc sam sobie ufam. Dobra, widzimy się rano. A, oczywiście aparat muszę schować do chaty, bo nie chciałbym, żeby zamoknął, więc nawet jak mi na łeb spadnie, to i tak to nie zobaczycie. Także no sorry. Jak coś, widzimy się rano. Bye. Tomorrow. Dzień dobry. Powiem tak. Nie było źle. 6 godzin wytrzymać się dało. Całkiem nawet przyjemnie, wygodnie. Od czasu do czasu padało na głowę. Spójrzcie. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj normalnie woda się skrapla. Ganam w ogóle przez nos, bo to jest strasznie, jest wilgotno, jestem troszeczkę mokry, ale generalnie znośne. Poduszka to przemokła z jednej strony. Co mogę powiedzieć, no nie jest to noc moich marzeń, no ale iglo wytrzymało, tak? Ja jestem zadowolony. A tak, no nie ma co narzekać. W gorszych warunkach się spało. Więc każdemu polecam przekiwać się w iglo. Mamy godzinę 6:00. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda iglo z zewnątrz. Ej, ślicznie dzisiaj będzie. Śliczna pogoda. Jak widzimy, iglo całe stoi. Tutaj troszeczkę już topnieje. Generalnie pokazuje temperaturę zegarek 6 stopni. W nocy ma minus 3, więc może do wieczora wytrzyma. Chciałbym jeszcze przetestować generalnie te iglo w jakichś ekstremalnych warunkach. Chciałbym sprawdzić, ile osób maksymalnie tego iglo wejdzie, więc zawołam jeszcze ekipę i postaramy się wszyscy do środka wejść. Ja, Rogalik, Pinki oraz JJ-ka. A wieczorem zrobimy coś z tym iglo widowiskowego. Later. Słuchajcie, dymy są niezłe. Iglo nam się topi za szybko. Spójrzcie, ona było takie. Już jest takie malutkie. Nie wiem, jak my tam w czwórkę wejdziemy. Jest ze mną już cała ekipka. Hej. Słuchajcie. Jak ci się spało? Spało się względnie. Nawet okej. No łebka pała, ale... Zmarzłeś? Trochę. Trochę zmarzłem. Trochę zmarzłem, ale to nie jest żaden problem, że tam jest mokro, wilgotne. Mhm. Te iglo od wczoraj nam się stopiło. Takie było wczoraj. Tak? 20 centrów. Nie, to jest tak mało miejsca, ja myślałam, że tam jest tyle miejsca. Wczoraj było jednoosobowe, więc dzisiaj postaramy się wejść w półosobowe iglo w czwórkę. To nie pierwszy. Mam czas. Ja pierwszy. Ja ostatnia. Rogal pierwszy? Ja idę. Ja ostatnia. Dobra, idę. Albo nie idę. Dawaj. Idę albo nie idę. Dawaj. Jedziesz, młody. Tam jest już sufit. Zimno. Dobra, teraz ja. Blastam. Siema! Ej, mieścimy się na smoko! To ostatnie? Obróć się! No nie mogę! Już patrzę! Tej, dawaj! Co nie możesz? Możesz! Dawaj! Mamy to! Jesteśmy w czwórkę w takim małym... Zobaczcie, jakie jest wysokie! Teraz jakbyśmy noc mieli spędzić, to dopiero byłby hard. Rogal, żyjesz? Czwórkę! Ja mu wbijam palce w żebra! Dobra, wychodź! Wszyscy tutaj podusimy! Oh my god! Chciałabym tylko powiedzieć, że jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ja ale nie spodziewałam się tego. Tragedia jest. Jak każdy stawi teraz łapeczkę w górę, to jak przyjdzie noc, Rogalik ma bardzo dużo podpałki do grilla. Nie! Zobaczymy, czy wytrzyma, jakby na niego napalm zrzucili. Tak! Palimy to, goście! Dobra. Za 3, 2, 1! Mamy wieczór, moi kochani, ja właśnie wróciłem z siłowni, bo ja od tygodnia sportowi świr. No i będziemy palili iglą. Wiem, że to jest głupi pomysł, dlatego nie naśladować, proszę, żadnych zachowań z tego filmu. Nie mam w ogóle pojęcia, czy podpałka wylana na śnieg cokolwiek zrobi. Raczej nie, nie raczej powinno. Nie? No, woda i ogień. To są ekstremalne testy iglo. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w sierpniu w lesie i nagle zaczął się las palić. I budujecie sobie iglo, nie wiem skąd weźmiecie śnieg, nie słuchajcie tych głupot. I budujecie sobie iglo, no i zobaczymy, czy udałoby się wam przeżyć. Nope. Co to jest za podpałka? Nie no, to jest oszustwo jakieś, halo! Dobra, jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie niezły pożar w iglo. Nie no, to jest porażka. Iglo wytrzymało. Próbę czasu?
Powoli się przetapia, może dać zooma? Twardo stoi, to jest iglu. Do moich urodzin, do 16 czerwca na pewno wytrzyma. Moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Głupie rzeczy robimy na tym kanale, wiem. Ale wiem, że wy to lubicie, dlatego subskrybujcie. Tutaj macie czerwony przycisk, smaży się na ogniu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to właśnie teraz. Pamiętajcie, że każdy wtorek oraz piątek o godzinie 16 na tym kanale pojawiają się filmy. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Cały dzień mi zepsułeś. O, kto zrobiłem? I uwaga! Finish him! Koniec! Oh.